Cześć, witam Was na webinarium. Jest 17, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że osoby uczestniczące będą do nas dołączać. Dzisiejszy temat to uchodźca w klasie, wprowadzenie do tematu za pomocą metody dramy. Witam Was serdecznie i chciałabym sprawdzić, czy wszyscy mnie dobrze słyszycie, czy wszystkie mnie słyszycie. Na ekranie jest instrukcja, gdyby ktoś miał jakikolwiek problem, ponieważ już mówię i wszyscy powinni mnie słyszeć. I jeżeli macie jakiekolwiek problemy, piszcie o tym na czacie, który jest w lewym dolnym rogu ekranu. Nad nimi mamy listę uczestników, na której możecie zobaczyć, kto jest na naszym webinarium. Ja mam na imię Kamila i kryję się pod nickiem Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stopklatka. Będę dzisiaj moderatorką tego webinarium. I będą z nami dwie prezenterki, ekspertki, Małgorzata i Dominika. I jest z nami jeszcze Dominika Tokarczyk, która jest naszym dobrym duchem, który czuwa nad nami, żeby wszystko działało technicznie. W lewym górnym rogu widzicie mnie. Na największym oknie jest wyświetlana prezentacja. Cieszę się, że pojawiają się nowe osoby, że jest nas tak dużo. I chciałabym teraz sprawdzić, zapytać się Was, gdzie jesteście? I zrobię to za pomocą ankiety. W webinarium będziemy korzystać z tego narzędzia. Dlatego chciałabym, żebyście wszyscy teraz spróbowali, żebyście spróbowały wypełnić ankietę, która jest prosta. Wystarczy wybrać województwo i na dole kliknąć Zakończ. W tym momencie widzę, jak pojawiają się odpowiedzi. Coraz więcej osób kończy ankietę. Jest nas w tej chwili 13. Mam nadzieję, że zanim zacznie się część merytoryczna, będzie nas więcej. Okej, w tym momencie zakończę głosowanie, bo widzę, że nowe odpowiedzi się nie pojawiają. Natomiast zachęcam Was bardzo z tego narzędzia, żeby w ten sposób się z nami komunikować i pokazywać nam, wyrażać swoją opinię, odpowiadać na pytania. Wypełniła połowa osób i jak widzimy, są osoby, najwięcej osób jest z województwa lubelskiego i bardzo serdecznie witamy. Witamy wszystkich. My jesteśmy w Warszawie i każda z nas, każda z prezenterek jest w innym miejscu, więc pozdrawiamy z całej Warszawy. Dziękuję bardzo za wypełnienie ankiety. I przypominam o tym, żeby zawsze każdą ankietę zakończyć na końcu, wtedy tylko możemy zobaczyć Wasze odpowiedzi. I teraz poproszę Was, żebyście spróbowali na białej tablicy wybrać sobie jakiś kolor i napisać pierwszą literę swojego imienia. Świetne, mamy pierwsze, mamy R od Radosława. Dziękujemy. Pojawia się drugie R od Renaty. Widzę, że świetnie sobie radzicie, bo widać wszystkie litery. Można spróbować zmienić kolor. Teraz wszystkie litery są zielone. Na górze można zmienić kolor. Po lewej stronie macie różne narzędzia. Też jednym z nich jest gumka, którą będziemy wykorzystywać w czasie naszego webinarium. Świetnie, witam wszystkie litery i U, i E, i K, i B i wszystkie inne, które się pojawiają. Bardzo Wam dziękuję za tą aktywność. Świetnie daliście sobie z tym radę. Dzisiejsze webinarium jest trzecim w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna, a także pierwszym
w ramach projektu Drogi Historii Uchodźców. I o obu projektach usłyszycie dzisiaj w czasie webinarium. Opowiedzą o dzisiejszym temacie Dominika Cieślikowska, która ma ponad 12-letni, przepraszam, staż pracy. Jest psycholożką, trenerką umiejętności antydyskryminacyjnych, międzykulturowych i genderowych. A drugą ekspertką będzie Małgorzata Winiarek-Kołuska, która jest psycholożką i superwizorką dramy. Jest też prezeską naszego stowarzyszenia. I ja chciałabym teraz je bardzo serdecznie powitać i pokazać Wam, żebyście mogli też je widzieć tak jak mnie i słyszeć tak jak mnie. Zachęcam Was do tego, aby jeżeli przyjdą Wam do głowy jakieś pytania w czasie webinarium, to żebyście pisali je na czacie. Ja będę cały czas obserwować Was, Wasze odpowiedzi i będę zapisywała je sobie i na koniec zadam je dziewczynom w czasie sesji pytań i odpowiedzi i sprawdzam, czy, bo nie widzę, żeby Gosię było słychać. Gosiu, czy możesz coś powiedzieć? O, nie słychać cię, Gosiu. A teraz lepiej, witam wszystkich serdecznie. Teraz tak. A Dominika? No teraz Dominika. Dzień dobry albo dobry wieczór w zasadzie. Ekstra. W takim razie ja się wyłączam i przekazuję Wam. Dzień dobry, to teraz ja już w swoim imieniu. Dziękujemy bardzo za wprowadzenie, Kamila. Tak jak usłyszałyście i usłyszeliście, to seminarium pod tytułem Uchodźca w klasie, wprowadzenie do tematu za pomocą dramy. Będziemy prowadziły we dwie, będziemy zamieniały się głosem. A teraz już na tym etapie jesteście po ważnym kawałku tego webinarium, ponieważ jesteście po rozgrzewkach. W takim wstępnym module, który jest też bardzo ważnym modułem każdego procesu bramowego. Więc nie przez przypadek było zagajenie w taki sposób, żeby w jakiś chociaż przynajmniej symboliczny sposób Was aktywizować. To sam początek naszego spotkania, także Wy trochę poznaliście już nas, wiecie kim jesteśmy, mniej więcej czym się zajmujemy, a teraz pytanie do Was. O to, kim Wy jesteście. Jesteśmy obie z Gosią, z Kamilą zainteresowane tym, na ile działacie, jesteście związani z którymś tematem, albo może z jednym i drugim naraz. Chciałobyśmy Was zapytać o na ile macie doświadczenie udziału bądź prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych. I podobne doświadczenie, jeżeli chodzi o zajęcia dramowe. Ciekawe jesteśmy, czy braliście udział w tego typu zajęciach, albo może mieliście doświadczenie prowadzenia tego typu zajęć. Żeby się o tym trochę więcej dowiedzieć, zachęcamy Was teraz do wypełnienia testu. Podobnego jak przed chwilą w związku z województwami, to teraz dotyczącego Waszego doświadczenia i praktyki. Zapraszamy do tego, żeby zaznaczyć odpowiedź właściwą, najsłuszniejszą, w pytaniu o doświadczenie i prowadzenie zajęć antydyskryminacyjnych i o doświadczenie i prowadzenie zajęć dramowych. Macie w każdym z pytań, zarówno antydyskryminacji, jak i dramy, możliwość wyboru czterech odpowiedzi. Więc teraz zachęcam, zaznaczcie, a jak już zaznaczycie swoją odpowiedź, jedyną słuszną i właściwą, to nie zapomnijcie, żeby zaznaczyć na samym dole z monitora, kliknąć w przycisk czerwony z napisem zakończ. Zapraszamy. To oczywiście taki moment, kiedy istotny dla nas bardzo, żeby wiedzieć, z kim się dzisiaj spotykamy, przynajmniej tak symbolicznie wiedzieć, no bo nie mamy okazji Was zobaczyć, ale przynajmniej dowiemy się od Was jakiś kawałek o Waszym doświadczeniu. Widzę, że ankieta została zamknięta. Ponad 80% z Was wzięło udział w głosowaniu i jak się okazuje, macie doświadczenie, większość z Was, 40% z Was ma doświadczenie i udziału prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych. Duża, spora część, tak 1/4 z Was też brała udział w zajęciach antydyskryminacyjnych.
to jeśli chodzi o to, a zobaczmy jak jest z dramą. Podobnie liczby się pasują. Macie doświadczenie udziału i prowadzenia zajęć dramowych i porówno. I macie udział i nie macie. Mniej więcej taka sama liczba osób brała i nie brała udział w zajęciach. No dobra, to dziękujemy bardzo. To ciekawa, ważna informacja do tego, żeby wiedzieć, jak bardzo tutaj szczegółowo opowiadać o naszym warsztacie, który chcemy dzisiaj zaprezentować. Tym niemniej warto zaznaczyć, że na pewno nie na wszystkie Wasze pytania odpowiemy i będzie też na sam koniec spotkania informacja, co dalej, uzyskać bardziej szczegółowych informacji na temat metody, narzędzia, o które chcemy Wam zaprezentować. I teraz taki krótki plan tego, o czym postaramy się w ciągu najbliższej godziny Wam powiedzieć. Na slajdzie dotyczącym dzisiejszego planu widnieje aż 7 punktów. To jest dosyć ambitny plan, ale niektóre części będą nieco dłuższe, niektóre krótsze. Przede wszystkim za chwilę opowiemy Wam, dlaczego powstały scenariusze dotyczące uchodźców kierowane do uczniów uczennic Szkoły Podstawowej Gimnazjum i dlaczego wykorzystałyśmy do tego dramę. To pierwszy i trzeci punkt odpowiedzą Wam właśnie na te dwa tematy. W punkcie drugim opowiemy Wam, co już do tej pory w ramach tego projektu robiłyśmy. W czwartym punkcie zaprosimy Was do obejrzenia narzędzia, które proponujemy, scenariusza lekcji na temat uchodźców prowadzonych metodą dramy. W piątym punkcie zachęcimy Was do pomyślenia nad tym, jak się przygotować, jeśli sami, same chciałybyście poprowadzić taką lekcję. Podkreślimy także, prawie że koniec, co jest ważne, jakie rekomendacje mamy, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć dramowych, ale także działanie w obszarze antydyskryminacji. A na samo zakończenie podzielimy się wrażeniami z pilotażu, ponieważ mamy już zebrane pierwsze wnioski od nas samych, które prowadziłyśmy takie lekcje, od nauczycielek, które prowadziły te lekcje i od uczniów, uczennic, którzy wzięli w nim udział. Także na koniec podzielimy się garścią informacji. Jeśli chodzi o pytanie, dlaczego powstały te scenariusze, to przede wszystkim pierwsza rzecz, która nas zmotywowała do tego, żeby zacząć działać w tym temacie, to przede wszystkim sytuacja demograficzna i to, co się w ostatnich miesiącach, szczególnie w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, działo w związku z uchodźcami na całym świecie. Znajdujemy się w momencie takiego dosyć niesamowicie dynamicznego procesu migracji ludzi z Syrii, z Eritrei, ale przy okazji też z różnych innych krajów. I zjawisko, które się nazywa kryzysem uchodźczym, tak naprawdę jest zjawiskiem wzmożonej migracji ludzi, poszukiwania nowego miejsca zamieszkania ze względu na różne przyczyny ucieczki z własnego kraju. Ta sytuacja spowodowała, że temat uchodźców, uchodźczyń zdecydowanie zaczął być mocniej obecny. W mediach, w dyskusjach publicznych, w polityce, bo oczywiście też kontekst wyborów spowodował, że ten temat też się stał istotnym tematem debaty publicznej, ale też codziennych rozmów między ludźmi. To, co wiemy od nauczycieli i nauczycielek, pytamy, bo obie z Gosią prowadzimy sporo zajęć w szkołach, to ten temat też zaczął być bardzo obecny w codziennych dyskusjach w szkole. To, co można było obserwować przy okazji pojawienia się tego tematu, to też bardzo mocna polaryzacja poglądów względem uchodźców. O ile jeszcze parę lat temu można mówić o tym, że temat uchodźców wywoływał takie uczucia jak współczucie, może czasem litość, obojętność, domieszką zainteresowania, o tyle w tych ostatnich miesiącach można było obserwować bardzo mocno, precyzyjnie wyrażane poglądy na temat uchodźców. Dużo mieliśmy sytuacji pokazujących nam akt działań, które wzmagały takie wsparcie dla imigrantów, no ale radykalizacja poglądów i szeroko obecna mowa nienawiści. W tym kontekście zaczęło się do nas zgłaszać i nauczycielek z prośbą o to, żeby powiedzieć im, jak poruszać temat i uchodźstwa w szkołach na lekcjach. Z raportu dotyczącego badań nad dyskryminacją w takim
sytuacja reagowania nauczycieli na mowę nienawiści, na dyskryminujące zachowania nie jest taką codzienną normą w szkole i że nauczyciele i nauczycielki szukają inspiracji. To nas zachęciło do tego, żeby przyjrzeć się temu, jakie materiały są dostępne. I wysnuliśmy taki wniosek, że część materiałów, która jest dostępna, jest mało dostosowana do chociażby wieku uczniów, uczennic, szczególnie z młodszych poziomów edukacji, ale też nie zawsze są to metody ciekawe, angażujące, takie, które by zachęcały do rozmowy na ten temat. Nauczyciele i nauczycielki też dzielili się z nami, że mają obawy co do prowadzenia tego tematu, tej lekcji na temat uchodźców, uchodźczyń, uważają to za trudne. Dużego przygotowania. Dlatego zdecydowałyśmy się wesprzeć osoby zainteresowane, chcące, zmotywowane do działania w temacie i zdecydowałyśmy się przygotować właśnie dramowe historie uchodźcze. Scenariusz lekcji do poprowadzenia przez nauczycieli i nauczycielki w szkole. Co do tej pory się wydarzyło? Przede wszystkim była dosyć taka intensywna praca nad scenariuszem lekcji, który to scenariusz został przeprowadzony w kilku klasach i podstawowych, i gimnazjalnych. Jesteśmy na etapie informowania o tym, jak scenariusz działa i jak go można prowadzić. Jeśli chodzi o wypracowanie scenariusza, to jest to efekt spotkania trzech osób z różnych stron spojrzały na temat i których potencjał można było wykorzystać do tego, żeby zbudować scenariusz. Z jednej strony udział w budowie tego scenariusza miała Małgosia, która dzisiaj ze mną prowadzi seminarium i jest trenerką i superwizorką dramy. Brałam czynny udział też ja z taką perspektywą antydyskryminacyjną i wielokulturową, ponieważ właśnie wielokulturowością się zajmuję. Ale przy tych spotkaniach towarzyszyła nam edukatorka międzykulturowa z doświadczeniem uchodźczym, Syryjka, która dała inspirację wokół życia, wokół historii życia, której to osoby został zbudowany cały scenariusz. Także to, co Wam prezentujemy, jest efektem pracy i inspiracji wspólnych od trzech osób. Pilotaż tego scenariusza został przeprowadzony w Warszawie, chociażby z racji tego, że to właśnie sponsorem tego działania jest Biuro Edukacji Miasta Warszawy. I cztery nauczycielki, dwie z gimnazjum, dwie ze szkoły podstawowej, widzicie, gdzie te szkoły się mieszczą, w których dzielnicach w Warszawie, prowadziły te lekcje w ostatnim tygodniu u siebie w szkole. I z drugiej strony, i to było takie pilotaż założenia prowadzone przez nauczycielki na co dzień funkcjonujące w szkole, ale też sprawdzałyśmy, jak ten scenariusz działa prowadzony przez osoby nie codziennie funkcjonujące w szkole. Zarówno Małgosia, jak i ja prowadziłyśmy też lekcje na podstawie tego scenariusza w szkole podstawowej i w gimnazjum. W tym momencie mamy pierwszą wstępną wersję tego scenariusza, który do końca roku pojawi się na stronie Stop Klatki i będzie do pobierania i do wykorzystywania. Spisujemy wnioski z pilotażu i dopieszczamy tę formę, którą chcemy Wam przedstawić. Jesteśmy właśnie w momencie pierwszego takiego publicznego odsłony tego projektu na webinarium, na którym mówimy o temacie. I na sam koniec dzisiejszego webinarium powiemy, co dalej w tych działaniach. I pytanie, to już wiecie może, dlaczego temat uchodźców zdecydowałyśmy się podejmować, a teraz oddam głos Małgosi, która powie, dlaczego zdecydowałyśmy się wykorzystać do prowadzenia lekcji na temat uchodźców właśnie metodę dramy. Halo, halo, słychać mnie? Teraz tak. Teraz tak, super. No właśnie, dlaczego drama? Obie z Dominiką mamy doświadczenie w udziale też, ale i w prowadzeniu działań dramowych i wykorzystałyśmy tę metodę z wielu przyczyn. Po pierwsze dlatego, że jest to metoda, która rozbudza ciekawość poznawczą,
i motywuje uczestników i uczestniczki dramy do szukania nowych strategii radzenia sobie z daną trudnością czy problemem, nad którym pracujemy. No i pozwala to zrobić w takich bezpiecznych warunkach pod płaszczem roli i w świecie fikcyjnym. I to w temacie tutaj właśnie, którym podjęłyśmy, czy temacie uchodźczym, naszym zdaniem było jakby kluczowe, że świat fikcji pozwala uczestnikom i uczestniczkom naszych warsztatów odkryć, co się dzieje w życiu uchodźcy i uchodźczyni w takim bezpiecznym dla siebie sposób. Więc o tym świecie fikcyjnym powiemy dalej, jaki on w ogóle był i jak go stworzyłyśmy. Oczywiście drama daje też przestrzeń na naukę przez doświadczenie i przez co daje możliwość też pracy na potencjale uczestników i uczestniczek. My nie mówiłyśmy, jakie rozwiązania dany problem ma, nad którym pracowałyśmy, tylko jakby stwarzałyśmy przestrzeń grupie do wymyślania samemu i samym pomysłów i strategii, jak można by sobie było poradzić w klasie, bądź w grupie rówieśniczej, w której pojawia się różny trudny problem. Trudny problem, o którym opowiadaliśmy w świecie fikcyjnym. Z drugiej strony, drama to też narzędzie, które pozwala uczyć się przez umysł, emocje i ciało. No i co to daje? Daje to to, że angażuje ono osoby o różnych stylach uczenia się. Zarówno kinestetycy, jak i słuchowcy, wzrokowcy odnajdą się w takich zajęciach prowadzonych tą metodą i będą czerpać dla siebie jak najwięcej, zwłaszcza z tych elementów, które gdzieś będą odpowiadały im ich stylom uczenia się. No i oczywiście nasze ciało zapamiętuje bardzo wiele sygnałów i działań, które podejmujemy w świecie fikcyjnym. I Augusto Boal, który był jednym z wielkich praktyków takich technik dramowych, mówił, że nieważne, że działanie jest fikcyjne, ważne, że jest działaniem, bo właśnie w tym to działanie powoduje w świecie fikcyjnym zapamiętywanie różnych pomysłów na rozwiązania i na inne działania w rzeczywistości. No i oczywiście jest to metoda praktyczna, która pozwala w bezpiecznych warunkach w świecie fikcyjnym przetestować nowe prospołeczne zachowania i szukać praktycznych rozwiązań danych sytuacji. No i oczywiście też mamy wiedzę, że drama została również przebadana przez międzynarodowe konsorcjum i badania naukowe pod nazwą DICE. Jakby potwierdzają to, że dzieci i młodzież, które uczestniczą w zajęciach dramowych, są bardziej otwarci, tolerancyjni i empatyczni niż ich koledzy i koleżanki, którzy w takich działaniach nie biorą udziału. Były to badania prowadzone na 4,5 tysiącach młodzieży w wieku gimnazjalnym, więc jest to duża, istotna statystycznie próba. I dzięki tym badaniom nawet Komisja Europejska rekomenduje wprowadzenie dramy do działań antydyskryminacyjnych, obywatelskich i w ogóle działań dla młodzieży, skierowanych do młodzieży. Jeśli chcielibyście więcej poczytać na temat tego raportu, zapraszam Was na stronę www.dramanetwork.eu. Tam macie do pobrania, możecie pobrać cały raport z wynikami badań oraz też z fragmentami scenariuszy zajęć. I co jest istotne, to, że my pracując z metodą dramy stosowanej stawiamy na aspekt edukacyjny. Jakby nie zajmujemy się tutaj terapią, teatrem czy psychodramą, zajmujemy się rozwiązywaniem jakby problemów społecznych poprzez edukację i poprzez poszerzanie wiedzy i świadomości. I nasz scenariusz zajęć. Jaki on był i jakie miał założenia i elementy? Celem lekcji, które założyliśmy, to było takim celem nadrzędnym, było zwiększenie rozumienia sytuacji uchodźców i budowanie postawy otwartej i empatycznej względem ich postaw. I tutaj ten cel był nadrzędny, gdyż wiedziałyśmy, że zarówno to, co się dzieje w mediach, jak i jakby sytuacja, która się wydarzyła w Paryżu, atak terrorystyczny, może powodować bardzo duży opór u młodzieży, dzieciaków w udziale w zajęciach, które będą dotyczyły typowo tematyki uchodźczej. Stąd postanowiłyśmy wpierw skupić się na tym etapie zrozumienia sytuacji uchodźców i otworzenia ich na w ogóle dyskutowanie na ten temat. Więc to był nasz cel nadrzędny. Później takimi celami szczegółowymi było zrozumienie psychologicznych konsekwencji nagłej, nieplanowanej zmiany sytuacji życiowej, uświadomienie barier na drodze do integracji i wejścia w nową klasę, kulturę, zrozumienie postaw zjawiska migracji i uchodźstwa,
oraz poznanie reakcji otoczenia pomagających i utrudniających adaptację w nowej klasie i kulturze. I te cele lekcji były realizowane przez nas przy pewnych założeniach. Mianowicie, pierwszym założeniem to było to, że temat uchodźca został wprowadzony za pomocą świata fikcyjnego. Świata fikcyjnego, który bezpośrednio nie dotyczył życia Syryjki, Syryjczyka, czy uchodźcy, uchodźczyni w tym momencie, natomiast był światem fikcyjnym ogólnodostępnym młodzieży i dzieciakom, czyli był o Polaku, o chłopcu, natomiast mechanizmy pokazane w tym świecie fikcyjnym były jakby inspirowane na prawdziwej historii właśnie Syryjki, uchodźczyni, która z nami współpracowała przy tym temacie. Co to dało? Przede wszystkim właśnie otwartość grupy na wchodzenie i odkrywanie historii tej osoby oraz później pracy nad nią. Ze świata fikcyjnego, który stworzyłyśmy, również dodatkowymi założeniami było to, że pracowałyśmy w oparciu o cykl Kolba i o schemat budowy warsztata dramowego. Cykl Kolba, czyli cykl uczenia się osób, odpowiadający również odpowiada również osobom o różnych stylach uczenia się. I my wykorzystywałyśmy go przy całej konstrukcji i strukturze warsztatu naszego. Czyli oparłyśmy go o doświadczenie i tutaj podczas doświadczenia właśnie wprowadzaliśmy uczestników i uczestniczki w świat fikcyjny. W świecie fikcyjnym oni doświadczali różnych trudności, których może doświadczyć właśnie uchodźca, uchodźczyni podczas swojej drogi, ale również, którzy mogą doświadczyć właśnie Polak, Polacy, będąc w innym kraju. Po wyjściu z roli, po zakończeniu doświadczenia, było jego omówienie, podsumowanie i przekazywanie teorii oraz zastosowanie. Więcej będziemy mówić o tym, co się działo w poszczególnych etapach, za chwileczkę na kolejnych slajdach prezentacji. Schemat warsztatu oparłyśmy również o schemat budowy warsztatu dramowego, co było istotne bardzo dla tego procesu właśnie wchodzenia w rolę, żeby grupę i przyzwyczaić, jakby nauczyć do tego, żeby zyskiwali oni takie odkrywcze zachowania w rolach, to trzeba poprowadzić warsztat właśnie zgodnie z taką strukturą. Na początku budujemy grupę, robimy ćwiczenia wprowadzające, a dopiero potem pracujemy na problemie. Nasz scenariusz był przygotowany na zajęcia 90-minutowe, czyli były to 2 godziny lekcyjne zblokowane ze sobą. I opierałyśmy się w nich na 2 narzędziach dramowych, o których będziemy mówić dzisiaj. To są stymulatory oraz fotografia. No i elementami programu było właśnie w pierwszym etapie schematu budowy warsztatu dramowego, to było właśnie budowanie grupy. I budowanie grupy różnie wyglądało oczywiście u mnie i u Dominiki, które nie znałyśmy klasy, jak i u nauczycielek, które testowały ten scenariusz, które znały bezpośrednio grupę, z którą pracują. W naszym budowaniu grupy istotne było to, że podczas wprowadzenia nie mówiłyśmy, że to będzie lekcja dotycząca tematu uchodźczego. Mówiłyśmy, że to będzie lekcja, na której będziemy pracować na jakby trudnych sytuacjach życiowych, które się dzieje, będziemy szukać rozwiązania na te sytuacje. Chciałyśmy po prostu też zostawić tutaj otwartość grupie i przestrzeń na to, żeby właśnie w świecie fikcyjnym, który tak jak mówiłam, nie dotyczył typowo i nie był o historii uchodźczyni, uchodźcy, tylko o historii Polaka, żeby oni jak najwięcej mogli eksperymentować. Później był element, którym zawiązywałyśmy kontrakt, czyli zasady, które pozwalały nam na taką bezpieczną i pracę z grupą. To jest niezbędny element w ogóle do pracy, do prowadzenia tego warsztatu. Tutaj z perspektywy dramowej warto pamiętać o tym, żeby zawrzeć zasadę o nieocenianiu swoich zdolności aktorskich, no bo w dramie chodzi nam o proces, a nie o efekt. Czyli o proces bycia w roli, a nie to, jak kto odgrywa, wchodzi w dane ćwiczenie. Również warto z młodzieżą i z dziećmi
zaproponować zasadę, że podczas wchodzenia w rolę nie pokazujemy zachowań agresywnych ani przemocowych. Jeśli ktoś chce je pokazać, może je pokazać w tak zwanej stopklatce, czyli w zastygnięciu. Kolejnymi elementami właśnie budowania grupy to było zapoznanie się i integracja. I oczywiście te dwa etapy już zależą od stopnia, z jakim znamy grupę, z którą pracujemy. Później były ćwiczenia wprowadzające i różne rozgrzewki, które młodzież i dzieciaki uwielbiają. Zachęcamy Was do przeczytania scenariusza, tam są różne propozycje. Warto zwrócić uwagę na to, że każda z tych ćwiczeń i rozgrzewek ma różną funkcję. Są i aktywizujące, i takie, które uczą wchodzenia w rolę i przyzwyczajają do tego. Pozwalają też zapoznać się z fotografiami, czy z techniką, z którą pracujemy później i nauczyć się ją budować. Są też również ćwiczenia skupiające. Natomiast warto jest pamiętać, że każdy z nich zajmuje czas, stąd ten zegar na samym środku. A jakby nie są one kluczowe dla naszego programu, one mają tylko być wprowadzeniem, ponieważ kluczowy jest dalszy element, czyli praca na kolejnym świecie fikcyjnym wprowadzonym przez technikę stymulatorów. Słuchajcie, teraz mam dla Was takie ćwiczenie. Poproszę Was, żeby każdy z Was, zaznaczyli kropką za chwilę na tablicy przedmioty, które Waszym zdaniem mogą należeć do uchodźcy bądź uchodźczyni. Tutaj mamy zdjęcie tych przedmiotów i proszę Was o zaznaczenie kropki. Widzę, że pojawiają się kropki przy plecaku. Można zaznaczyć kropki przy większej niż jednej. Przy większej ilości przedmiotów niż jeden. Macie udostępnioną tablicę, możecie zaznaczać. Kropki pojawiają się w wielu różnych miejscach. Wszystko się nam zaczyna kropkować. I bardzo dziękuję. Widzę, że na początku kropki pojawiały się przy plecaku, a ostatecznie pojawiły się na wszystkich przedmiotach. I zaraz pojawi się Dominika. Już jak widać, czekamy. Każdy przedmiot należy do uchodźcy. Tak, każdy przedmiot należy do uchodźcy, a z drugiej strony te przedmioty, które widzicie tutaj na tym zdjęciu, to są przedmioty, które w zasadzie też mogłyby należeć do każdej innej osoby, która chociażby interesuje się piłką nożną, uczy się jakiegoś języka, jest w kontakcie z rabkiem. Przemieszcza się w taki sposób, że potrzebuje rzeczy włożyć do jakiegoś praktycznego plecaka, torby. Na tym nam bardzo zależało, żeby zbudować historię bohatera, którego mieli poznać nasi uczestnicy, uczestniczki zajęć, jako osoby, która mogłaby być jednym z nich. Przed Wami teraz postacie, które były wprowadzone do historii, którą uczestnicy uczniowie poznawali, ale właśnie w dosyć nietypowy sposób. To, co otrzymali na samym początku, to plecak, w którym znajdowało się wiele przedmiotów. To, co zobaczyliście, tak mniej więcej 1/3 pewnie zawartości tego plecaka. I poprzez wyciąganie tych przedmiotów zastanawiali się, kim mogłaby być ta osoba. Jedna z tych, które chociażby tutaj na rysunku, na zdjęciu, ale oczywiście tej osobie w historii opowiadanej za pomocą przedmiotów towarzyszyły też różne inne osoby z jej otoczenia. Zatem poznawały tę osobę, poznawały jej otoczenie, ale to, czego nie widzieliście na tym zdjęciu, a co było kluczowe dla nas do pokazania, to było też to, jaki problem, czy wobec jakiego wyzwania zbudowana jest historia tej osoby. I właśnie ten problem, mechanizm funkcjonowania, największe wyzwanie, jakie spotyka w życiu tę osobę, to było ten kawałek, który przeniosłyśmy z życia uchodźców do życia chłopaka, którego poznali uczestnicy i uczestniczki naszych zajęć. Poznali Janka, 11-latka w szkołach podstawowych i 13-14-latka w szkołach gimnazjalnych, który to chłopak mieszkał pod Warszawą, w Otwocku, w domu zabytkowym, wyremontowanym, pięknym, ale co ważne drewnianym. To chłopak, który interesuje się piłką nożną, szczególnie właśnie ligą niemiecką. I
To było dla niego ważnym punktem odniesienia, ponieważ na ferie wyjeżdżał do wujka, do Monachium razem z rodzicami. Podczas tego wyjazdu na ferie zimowe wydarzyła się tragedia w życiu tego chłopaka, w życiu tego rodziny. Spłonął ten piękny, drewniany, zabytkowy dom. Także to, z czym się zmierzyła ta rodzina, to utrata czegoś bardzo wartościowego i cennego. W obliczu takiej tragedii to, co postanowili rodzice tego chłopaka, to pozostanie w Niemczech przynajmniej na jakiś czas, ponieważ to właśnie tam przy wsparciu wujka tego chłopaka łatwiej było postawić pierwsze kroki po takiej tragedii. Janek poszedł do niemieckiej szkoły i to tam miał podjąć naukę przez najbliższy czas. Znalazł się w niemieckiej klasie, otoczony uczniami mówiącymi w innym języku, żyjącymi w nieco innej rzeczywistości. To właśnie, to było dla niego to wyzwanie, przebrnięcie przez nową sytuację, odnalezienie się w innym języku, w innym otoczeniu, wśród dzieciaków, które niekoniecznie mówiły tym językiem, co on nie znał niemieckiego, ale co więcej też, to, co miał przy sobie, to ta mała walizka, z którą wyjechał na wakacje i utrata wszystkich przedmiotów, wszystkich rzeczy, które do niego należały, które zostały, spaliły się razem z tym domem. Także przychodził do tej szkoły, po pierwsze jako ktoś obcy, jako ktoś nowy, jako ktoś znikąd, nie znający języka, ale też ubrany byle jak, w ciuchy, które powodowały, że był stygmatyzowany, wyzywany przez lumpów i średnio wyglądających chłopaków. To, kto się tam pojawił w jego otoczeniu, to Marysia, wprowadzona przez nauczycieli w tej szkole, Polka, która już jakiś czas żyła w tej szkole, znała niemiecki, miałaby być dla niego taką przewodniczką, no ale dziewczyna, która niekoniecznie zaprzyjaźnia się z nim. Oprócz tej bohaterki przedmioty wprowadzały też postać Radka, przyjaciela z Polski, który został w Otwocku i który był takim bardzo wspierającą postacią w trakcie tego całego trudnego początku tej historii. I z którym to właśnie Janek korespondował listownie, no bo też nie miał komputera, komputer, którego używał wujek, nie zawsze był do jego dyspozycji. Inne postacie, które widzieliście na poprzedniej fotografii, to także Marko, uczeń z innej klasy, który to właśnie chłopak podrzucał mu karteczki z wyzwiskami. W szkole gimnazjalnej też, w tym scenariuszu dla gimnazjalistów też jeszcze bardziej stygmatyzował, aż do porwania mu jakichś rzeczy, ubrań, no dręczył go. Ale też w historii Janka pojawiają się postacie, które go wspierają, które chcą zrobić coś dla niego, to Erhan, Niemiec, tureckiego pochodzenia, któremu dosyć blisko do tego typu historii, tego sposobu traktowania, i jego przyjaciel Niko, Niemiec. Ci dwaj chłopcy byli zdecydowanie po stronie Janka i w jakiś sposób chcieli go wesprzeć, oczywiście na tyle, na ile umieli. I nauczycielka pracująca w tej szkole, która chcąc pomóc, przyniosła mu paczkę z pomocy społecznej, i z jednej strony z motywacją wsparcia tego chłopaka i dostarczenia mu tego, czego najbardziej potrzeba, czyli ubrań, ale z drugiej strony narażająca na jeszcze gorsze stygmatyzowanie przez kolegów z klasy. To wstę taka pobieżnie opowiedziana historia Janka, którą uczniowie, wyciągając te przedmioty, budowali, czasem bardziej trafnie idąc w tą stronę, która zaplanowana, czasem zbaczając gdzieś z tego tropu i szukając innych wątków w jego życiu. To, co dla nas było znaczące w tej historii, to te trzy elementy. Utrata czegoś bardzo ważnego, zmiana sytuacji życiowej, tak w zasadzie z dnia na dzień. Podróż, znalezienie się w nowym kraju, rozpoczynanie życia gdzieś w nowym otoczeniu od początku i nierówne traktowanie, stygmatyzowanie, dręczenie ze względu na różne cechy. To tutaj chociażby ten status materialny, brak fajnych ubrań, ale właśnie i pochodzenie. Te trzy elementy, te trzy problemy, wokół których zbudowała była ta historia Janka, Polaka, chłopaka takiego jak wielu innych chłopaków w szkole w Otwocku, w każdej innej szkole, to odróżniało ją i było łącznikiem z historią Kariny Kamio i jej dzieci, czyli właśnie uchodźczyni Syryjki, która przyjechała do Polski na wakacje i podobnie jak nasz bohater,
Tylko z innej przyczyny musiała tutaj zostać. Jej dom spłonął i jej sytuacja życiowa diametralnie się zmieniła, ponieważ w trakcie jej pobytu w Polsce z wizytą u rodziny, mieszkającej tutaj w Polsce syryjskiej rodziny, w jej mieście wybuchła wojna i zaczęło być tak na tyle niebezpiecznie, że nie mogła wrócić do swojego domu. I te dwie historie połączyliśmy, opowiadając uczniom i właśnie tę historię taką bezpieczniejszą, nie od samego początku wprowadzających w świat uchodźcy. A jak to było na lekcji? Jak uczniowie sobie radzili z odkrywaniem tego świata fikcyjnego i z poszczególnymi innymi elementami? O to zapytamy Małgosię, która nam o tym, mam nadzieję, opowie. Więc uczniowie odkrywali świat fikcyjny, tak jak Dominika wspomniała, wyciągając przedmioty, które były ukryte w plecaku. Plecaku, który należał do głównego bohatera Janka. Na samym początku, wprowadzając ten plecak, mówiliśmy, że historia, którą oni poznają, jest fikcyjna, ale mogłaby się wydarzyć naprawdę. Jest to kluczowe zdanie dla tej metody, którą pracujemy, czyli metody stymulatorów. Ponieważ umawiamy się wtedy z grupą na pracę w świecie fikcyjnym. Zdarzyło się, że podczas pilotażu jedna z nauczycielek jakby powiedziała o tym na samym końcu i okazało się, że klasa była bardzo zawiedziona, że ta historia jest fikcyjna, że pani ich oszukała. Myśleli, że to celowo tak było poprowadzone. Stąd zdanie, o którym wcześniej wspomniałam, powiedziane na początku, daje taki bezpieczny układ między prowadzącym a grupą, że rzeczywiście będziemy poruszać się w świecie fikcyjnym. No, jak widzicie, tutaj są różne przedmioty, które dzieci i młodzież wyciągały podczas pracy z techniką stymulatorów. Wszystkie te przedmioty będą opisane w scenariuszu dokładnie, więc będzie można sobie je samemu stworzyć. I zresztą ten zestaw, który tutaj widzicie, czyli list tutaj, który czyta od dyrektorki jeden z chłopców, tutaj czasopismo sportowe, to wszystkie są przedmioty, które stworzyła nauczycielka prowadząca pilotaż. Te przedmioty, które widzieliście na wcześniejszym slajdzie, które oznaczaliście, które mogłyby należeć do uchodźcy, uchodźczyni, oczywiście również były tworzone przez nauczycielkę. Więc spokojnie da radę to zrobić samemu. I fajne było to, że wtedy nasza nauczycielka właśnie wciągnęła również starszą klasę do robienia tych przedmiotów i wtedy zeszyt, który właśnie stworzyła szósta klasa dla piątej szkoły podstawowej, no był bardzo realistyczny, ponieważ no wszystkie, charakter pisma był taki bardzo adekwatny do jak to piszą dzieciaki, prawda? My z Dominiką musiałyśmy tu lewą ręką pisać, prawda, lub zmieniać jakiś kształt liter, natomiast oni no, tak piszą, więc to było bardzo realistyczne. Tworząc ten zestaw przedmiotów, warto pamiętać o tym, żeby on był bardzo spójny pod względem treści, ale też i dat. No, dzieciaki wczuwały się w rolę detektywów i przeszperali wszystko, co tylko jest możliwe, więc bardzo zwracali na to uwagę, czy ta historia rzeczywiście jest spójna. Warto też dbać o to, żeby on był różnorodny, czyli żeby nie były tylko same na przykład papierki, świstki, ale żeby spróbować oddziaływać z nim na wszystkie zmysły. Czyli żeby był też na przykład jakieś zdjęcie, które pokaże nam bohaterów. U nas był na przykład bryloczek również z piłką nożną. Warto też dołożyć czasami jakąś muzykę, jeśli da radę. Coś, co też włączy różne zmysły. Dodatkowo warto też pamiętać, tworząc technikę stymulatorów, o to, żeby każdy z przedmiotów wnosił jakąś informację, czyli żeby nie powielały się informacje przedstawione przez dany przedmiot, bo po prostu jest ich potem za dużo i za długo trwa wyciąganie przedmiotów. Na naszych zajęciach ten etap właśnie odkrywania historii trwał około 20 minut. I rzeczywiście młodzież i dzieciaki pod koniec zajęć mówiły, że to był moment dla nich najbardziej angażujący i świetnie się ze sobą jakby czuli, odkrywając razem, co się wydarzyło. I co jest też celem, to jest to, że odkrywanie tej historii nie jest celem to, żeby dojść do jednego rozwiązania i do jednej wspólnej historii. Ważne jest to, żeby stworzyć historię, która grupa poda, jakby, czyli pracować na tym potencjale i zostawić grupie przestrzeń na to, żeby tą historię opowiedziała, jak ona to rozumie. I po etapie właśnie, kiedy już ją odkryjemy, w pracy nad techniką stymulatory
symulatorów zaczynamy pracować właśnie na tym problemie, który pojawił się w tej historii. I my pracowaliśmy właśnie nad pogłębieniem problemu i szukaniem rozwiązań w różny sposób, w różnych grupach. Ile czasu trwało odkrywanie historii? Zbigniew pyta, odkrywanie historii trwało około 20 minut, tak jak mówiłam u nas. I pogłębianie problemu i szukanie rozwiązań, tak jak mówiłam, było dla dwóch grup w różny sposób prowadzone. W szkole podstawowej w klasach 4-6 pogłębianie historii odbywało się za pomocą kukiełek i wcielania się w rolę. I zapraszaliśmy tutaj dzieciaki do tego, żeby pokazywały nam konkretnie rozmowy. Skupiłyśmy się z Dominiką na tym, żeby to były rozmowy między grupą rówieśniczą, czyli między bohaterami w ich wieku, czyli między Marko, na przykład Aniko, między Marko a Archanem, między Jankiem a Radkiem, który jest w Polsce, między Jankiem a Marysią. Zależało nam na tym, żeby również też żeby grupa rówieśnicza tutaj znalazła rozwiązanie i też pogłębiła ten temat, co się wydarzyło w klasie. Natomiast szukanie rozwiązań w szkole podstawowej odbywało się za pomocą komiksu, gdzie w trzech etapach grupa szukała idealnego rozwiązania problemu, nad którym pracuje. Dlaczego akurat kukiełki, dlaczego akurat komiks? Ponieważ wiem, że w dużej klasie, 26-8-osobowej, mogłoby być trudnością wcielanie się dla dzieciaków w szkołach podstawowych w rolę, a kukiełki okazały się bardzo atrakcyjnym tematem i we wszystkich grupach dzieciaki jakby bardzo chętnie angażowały się w wchodzenie w rolę, a z drugiej strony jeszcze takim bezpiecznym, ponieważ to ja stoję z kukiełką i stoję schowany za sceną zrobioną właśnie z jakiejś płachty materiału bądź z koca i rozmawiam właśnie za pomocą kukiełki. Komiks pozwalał też przepracować i przemyśleć rozwiązania, jakie mogą być idealne tej sytuacji i później przenieść je na papier. I to bardzo ciekawie wyglądało, natomiast jak najbardziej można te techniki pogłębiania i szukania rozwiązań również zamienić. Można spróbować zastosować te techniki pogłębiania i szukania rozwiązań w podstawówce, tak jak je zastosowaliśmy w gimnazjum, jeśli będziecie wiedzieli, że grupa, z którą pracujecie, jest na to przygotowana. A jak to robiliśmy w gimnazjum? W gimnazjum po odkryciu plecaka. I tutaj dodam bardzo ważną rzecz, że w gimnazjum wiek Janka był adekwatny do wieku dzieciaków w gimnazjum, czyli on miał około 14 lat, a w podstawówce był adekwatny do ich wieku. I te przedmioty trochę się różniły w zależności od tego, że do jakiej klasy tutaj grupy wiekowej szliśmy. I w gimnazjum pogłębianie problemu robiliśmy za pomocą wchodzenia w rolę. Zapraszaliśmy najpierw młodzież, żeby podała nam imiona głównych bohaterów i wszystkich bohaterów, którzy występują w tej historii. I później zapraszaliśmy do pokazania również scenek konkretnych, rozmów między uczestnikami tej historii. I tutaj dwójki przygotowywały krótkie rozmowy i wcielały się w rolę. To były również rozmowy między grupą rówieśniczą, grupami rówieśniczymi. W mojej grupie również pojawił się temat nauczycielki i wiem, że w grupach innych gimnazjalnych również one się pojawiły podczas pilotażu, więc również pojawiły się sceny i improwizacje, rozmowy między Jankiem a panią nauczycielką oraz między Marko a panem nauczycielką. Po pokazaniu właśnie takich fragmentów rozmów między bohaterami zapraszaliśmy wszystkie osoby, które były w roli Janka, Emracha i Marko na tak zwane gorące krzesło. I oni siadali przed klasą całą i grupa mogła im zadawać pytania, a oni odpowiadali z roli. Mogli odpowiadać mówiąc różne rzeczy, ponieważ każdy z nich mógł inaczej trochę tą postać zbudować, co nadawało również takiej wielobarwności, wielopłaszczyznowości odpowiedziom, które dawali na pytania grupy. Dzięki tym zadawaniom pytań, przynajmniej w mojej grupie, wiele motywów działania Marko, jak i tego, dlaczego Janek jakby nie reaguje, się mocniej wyjaśniło. I dzieciaki, bardziej młodzież, bardziej zaczęła to rozumieć. I po takim pogłębieniu tematu przeszliśmy do szukania rozwiązań i ona odbywała się dramowo w
w sposób fotografii, czyli zapraszaliśmy uczestników do ustawienia fotografii idealnego rozwiązania. I to były fotografie ustawione w pięcioosobowych zespołach. Fotografia, czyli taka technika, w której grupa osób ustawia z swoich ciał pewien obraz i jak my patrzymy z zewnątrz na ten obraz, to możemy nadać mu jakiś tytuł lub zobaczyć, co się na nim dzieje i zobaczyć relacje konkretne między konkretnymi osobami. Tutaj część nauczycielek, które zdążyły, zrobiły fotografię, a część, które miały jakby trudność jakby z zrobieniem się z czasem, zdecydowała się na dyskusję i na popracowanie przez głowę, czy zadała pytanie, jakie macie pomysły na rozwiązania i co mógłby zrobić Janek, a co mogliby zrobić inni bohaterowie. I tutaj pojawiły się również pomysły rozwiązań. I to, do czego Was zachęcamy z Dominiką, to do tego, żeby przyjrzeć się grupom, z którymi pracujecie, i jakby takiego też elastycznego doboru, zarówno tych narzędzi, które użyjecie w etapie pogłębiania problemu, jak i szukania rozwiązań. Na pewno taką istotną i kluczową rzeczą w pracy dramowej na tym temacie jest wyjście z ról. I o tym trzeba pamiętać koniecznie w momencie, w którym właśnie kończymy pracę z rolami. Zapraszamy wszystkich uczestników do zdjęcia tych ról i takiego symbolicznego wrócenia do świata rzeczywistości. Jest to istotne ze względu na to, żeby po pierwsze jakby zdjąć płaszcz roli, w którym już nie będziemy pracować, żeby uczestnicy wiedzieli, że jesteśmy w świecie rzeczywistości. Kiedy się pojawiają różne trudne doświadczenia, emocje w tym świecie fikcyjnym, jak zdejmujemy płaszcz roli, to te doświadczenia jakby schodzą z nas i znowu stajemy się sobą. No i jeśli to się pojawiają doświadczenia, o których jakby chcemy powiedzieć, że to nie my je zrobiliśmy, tylko zrobiliśmy je w świecie fikcyjnym, również zdejmując ten płaszcz roli, łatwo nam się wypowiadać wtedy z perspektywy roli, a nie z perspektywy osoby, która uczestniczy w zajęciach. Ideałem jest to, że dążymy do zdjęcia tego płaszcza roli w momencie, kiedy uda nam się wypracować już jakieś rozwiązania idealne, bo wtedy też pracując dramą kończymy cały proces dramowy, ale jak widzicie tutaj na różnym etapie moglibyśmy wyjść z roli. Na przykład przy kukiełkach powinniśmy wyjść z roli przed szukaniem jeszcze rozwiązań, tak? Tak, żeby już szukanie rozwiązań w komiksach było mniej w rolach. Natomiast przy gimnazjum, gdzie robiliśmy fotografię idealnego rozwiązania, wyjście z roli powinno być już na samym końcu, w momencie, kiedy tą fotografię pokażemy. Warto być bardzo uważnym, jeszcze raz podkreślę, na to wyjście z roli i zaplanować tak scenariusz, żeby ono na pewno miało miejsce. I jak to dalej połączyłyśmy właśnie ten świat fikcyjny z historią uchodźczą? Dominika nam opowie. Po tym całej sekwencji dramowej mieliśmy uczniów i uczennice mocno zaangażowanych w temat, ponieważ to poszukiwanie historii, potem wchodzenie w rolę i wymyślanie rozwiązań do problemu bardzo było dla nich adekwatne. Widzieliśmy, że w zasadzie jest hit, naprawdę. Mocno zaangażowani uczniowie, którzy popatrzyli przez te parę, 10 minut lekcji, bo to już jesteśmy jakieś gdzieś 45, 50, 60 minucie lekcji. Mamy uczniów bardzo mocno myślących o tej historii, patrzących przez pryzmat bohaterów tej historii, którzy też w różny sposób ustosunkowywali się do problemu, do różnych problemów. Wyzwaniem tutaj, w tym momencie, po wyjściu z ról, jest kotwiczenie doświadczeń i tego, co wypracowano do celu lekcji, czyli sprowadzania tego do historii uchodźczej. Właśnie po tym momencie, po wyjściu z roli, po wypracowaniu rozwiązań, jak przyjąć osobę, która jest stygmatyzowana, która się boryka z różnymi problemami właśnie w nowym środowisku szkolnym, to po znalezieniu tych rozwiązań jest moment na to, żeby opowiedzieć historię uchodźca, uchodźczyni. My posłużyliśmy się historią tutaj, tą właśnie, która zainspirowała do stworzenia tego świata fikcyjnego, historii Karimy Kamil i jej dzieci, którzy po przyjeździe do Polski, w takich okolicznościach, jakich opowiadałam, znaleźli się w polskiej rzeczywistości i którzy to właśnie doznali
takiego stygmatyzowania, wytykania palcami, dokuczania, także i drastyczniejszych form przemocy. Ważny moment, ta lekcja i ta praca na tym dramowym kawałku zaprasza do uruchomienia różnych problemów i aż zachęca czasem do tego, żeby bo jest wielowątkowa i w różne wątki można skręcić. Bardzo ważne jest o tym, żeby pamiętać, że wracamy do tego i przypominamy przede wszystkim tą kwestię, że Janko jest migrantem pokazujemy na przykładzie jego historii, historię uchodźcy, przy okazji, mając okazję wprowadzić pojęcia często mylone w słowniku dotyczącym właśnie wielokulturowości migrant-uchodźca. To moment, kiedy możemy podsumować i pokazać, jakie są podobieństwa w funkcjonowaniu migrantów i uchodźców, ale też co różni osoby, które dobrowolnie migrują do jakiegoś kraju, a osoby, które są zmuszone przez czynniki niezależne od nich do szukania lepszego życia w nowym kraju. Historia Janka jest właśnie taką historią gdzieś pomiędzy, bo w jego kraju nie wybuchła wojna, mógł wrócić bezpiecznie do tego kraju, ale ta zmiana, z jaką się spotkał on i jego rodzice, była tak drastyczna, to spalenie domu, gdzie psychologicznie było to blisko wojnie. I uczniowie to bardzo dobrze odczuli i łatwo było, jeśli tylko się pojawiła ta historia uchodźczyni, uchodźców, opowiedziana uczniom w sposób zapraszający ich do takiego angażowania się też w nią, to łatwo było faktycznie przejść do tego podsumowania i pojęć, definicji tej całej części wiedzowej. Oczywiście czasem brakowało czasu i albo zachęcały właśnie inne wątki, ale to jest ten moment, kiedy pilnujemy, ponieważ zastosowanie, to jak do czego mamy doprowadzić, do tego, żeby zaprosić uczniów do poszukiwania, co mogliby zrobić, gdyby w ich klasie znalazł się migrant, uchodźca i jakie konkretnie oni zachowania mogliby wprowadzić. Poza tymi rozwiązaniami, które znajdziemy w sekwencji dramowej, to korzystając z tej inspiracji, jeszcze dopracować i doszczegółowić zachowania, które może zrobić polski uczeń w stosunku do cudzoziemca, cudzoziemki, którzy pojawią się w jego klasie. I to właśnie zamykało nam ten proces uczenia się poprzez dramę, historii uchodźczej i wchodzenia w buty osoby, która znalazła się niespodziewanie nagle w kraju, w klasie, w sytuacji, która nie była przez nią wybrana i wymarzona. Żeby się przygotować do tej lekcji, to przede wszystkim trzeba zacząć od siebie i odpowiedzieć sobie na parę kluczowych pytań. Jeśli chcę taką lekcję prowadzić w szkole, to muszę się zastanowić, jaki mój jest własny stosunek do uchodźców, uchodźczyń, co o nich wiem, a jakich informacji mi jeszcze brakuje, bo na podstawie tego będę wybierała przekazy, które chcę, żeby dotarły do klasy. Przekazy mogą być oparte na wiedzę, właśnie na rozumienie definicji, mogą być oparte o rozumienie sytuacji, mechanizmów, jak rządzą się uchodźcy, a mogą być też skupione na zastosowaniu, na tym, co w tej naszej klasie chcemy, żeby się wydarzyło, jeśli przyjdzie uchodźca, uchodźczyni, co w przeciągu najbliższych miesięcy może być sytuacją coraz bardziej często spotykana w różnych szkołach w Polsce. Z drugiej strony to jest taki moment, kiedy warto się zastanowić, jakie metody są pracy mi bliskie. Czy sama uczestniczyłam w zajęciach dramowych albo prowadziłam i czy w ogóle czuję mięte do tego typu prowadzenia zajęć. Jeśli tak, to ten scenariusz, który proponujemy, jest cały do wzięcia. Jeśli nie, to można się zastanowić nad wariantowaniem i nad używaniem takich elementów tego procesu, które będą sprzyjały uczeniu się za pomocą metod, które będą adekwatne do klasy, ale też bliskie Tobie, nauczycielu, nauczycielko, decydując się prowadzić taką lekcję. A z drugiej strony to, jak się przygotowujemy, oznacza też pomyślenie sobie i zastanowienie się chwilę nad klasą, z którą przyjdzie mi pracować. Zastanowienie się nad tym, jakie zachowania dotyczące właśnie uchodźców prezentowane są w mojej klasie, jakie poglądy wyraża klasa czy grupa, czy jaki skład też klasy, czy w klasie jest uchodźca, uchodźczyni, czy jest może osoba z takim doświadczeniem migranckim, gdzie mieszkała w innym kraju, czy jest też może osoba, która jest w jakiś sposób wykluczana przez grupę. Warto się również zastanowić, jakie doświadczenie warsztatowe ma grupa. Czy już taki temat był poruszany w klasie, czy nie,
Czy to będzie pierwszy raz i jakimi metodami? Czy to były metody wykładowe, czy również metody aktywne? Czy mieli już kontakt z taką techniką, na przykład jak stymulatory? Każda z tych informacji może istotnie wpływać na proces, który będziecie prowadzić. Stąd im więcej wiedzy będziecie mieć o grupie, z którą pracujecie, tym łatwiej będzie ją Wam zastosować i dostosować ten scenariusz, który stworzyłyśmy właśnie do Waszej klasy. Zapoznanie się ze scenariuszem, oczywiście z tym całym przebiegiem, który opowiedziałyśmy, który będzie zapisany, warto zacząć od tego, żeby dokładnie go przeczytać i przygotować się merytorycznie, zarówno jeśli chodzi o tematykę uchodźczą, jak i dramową. My nauczycielkom, które z nami współpracowały, wysyłałyśmy linki do artykułów o dramie oraz Dominika przygotowała specjalny taki skrypt wiedzy o pojęciach uchodźca, migrant, który dotyczył jak najbardziej właśnie tej tematyki uchodźczej. Później warto wybrać właśnie warianty lekcji najbardziej odpowiadające potrzebom klasy i preferencjom nauczania, jakie macie. Oraz kluczowy przekaz, czyli kluczowe treści, zdania, jakie chcecie przekazać. Jak widzicie, te zajęcia dają potencjał na wielopłaszczyznowe i wielotematyczne zajęcia tak naprawdę, więc to od Was zależy, gdzie postawicie tą kropkę nad i w którym kierunku to pójdzie. Stąd jak najbardziej zachęcamy i też proponujemy, żeby się przed zajęciami zastanowić, gdzie chcę dojść i co chcę przekazać konkretnie klasie. I co ważnego z punktu widzenia antydyskryminacyjnego i dramowego? O czym warto pamiętać, szykując się, ale też i prowadząc ten scenariusz? Dominika. Przede wszystkim warto pamiętać, że ta lekcja, jaką tu proponujemy, wpisuje się w edukację antydyskryminacyjną. Jest zbudowana na założeniach świadomego działania, nosić wiedzę, ma wpływać na postawy, a nawet wręcz kształtować umiejętności wchodzenia w kontakt z uczniem cudzoziemskim z takiej perspektywy, która ta lekcja z propozycją wyjścia naprzeciw dyskryminacji, przeciwdziałania przemocy, ale też wspierania równości, różnorodności w klasie, pokazania, że taka klasa zbudowana z uczniów różnorodnych, także pod względem właśnie pochodzenia narodowego, etnicznego, statusu, to klasa, która może fajnie się zintegrować i współpracować przy odpowiednim podejściu do tematu. A działając w tematyce antydyskryminacyjnej, warto pamiętać, że jeżeli się na to decydujemy, to z jednej strony to są działania, które zbudowane są na wartościach, z bardzo konkretnym przekazem dotyczącym wartości. To są działania, które wspierają, czy wymagają też jakiegoś ustawienia się wobec takich tematów jak wolność, równość, prawa jednostki, niezależnie właśnie od ich statusu materialnego, pochodzenia etnicznego, narodowego. Taką ważną wartością, którą z jednej strony warto modelować i pokazywać, ale z drugiej strony, którą wspiera tego typu działanie, to współodpowiedzialność i odwaga cywilna. Bym powiedziała, że uczniowie pokazywali tutaj, że na przykład na tej lekcji, którą ja prowadziłam, że Erhan, czyli ten Niemiec, który jego pochodzenia, to postać bardzo sprzyjająca Jankowi, która mogłaby być jego ważnym sojusznikiem. To, co odkrywaliśmy w trakcie pogłębiania rozumienia tej postaci, to, że Erhan chociaż bardzo chce stanąć po stronie Janka i przeciwstawić się jego oprawcy Marko, to nie jest to zadanie łatwe. To właśnie w tym momencie uczniowie łapali, że ona jest bardzo potrzebna do przeciwstawienia się w klasie komuś ważnemu, mocnemu, silnemu, ale komu to niekoniecznie jest fajnym, równym człowiekiem. I to także praca nad włączaniem osób, wzmacnianiem osób z grup mniejszościowych. Poprowadzenie lekcji o uchodźcach, poprowadzenie lekcji o Janku pomaga nam też wesprzeć uczniów, uczennice, które są z innych powodów wykluczane w szkole i pokazać, co można zrobić, żeby te osoby wspierać. Działanie takie, jakie proponujemy, właśnie w paradygmacie edukacji antydyskryminacyjnej, ważne, aby prowadziła osoba, która utożsami się też z przekazem tej lekcji. To nie tylko nauczanie o równości, o różnorodności, o potrzebie przeciwdziałania dyskryminacji, równym traktowaniu uchodźców,
Jeżeli zaczniemy tylko o tym mówić, a nie będziemy tego pokazywać całym swoim zachowaniem na lekcji, na przerwach, tam gdzie uczniowie mają możliwość nas obserwować, to tego typu działanie nie będzie skuteczne. Spójność pomiędzy tym, co pokazujemy, jak sami się zachowujemy, a tym, co mówimy i czego nauczamy na lekcji, to jedna z kluczowych elementów sukcesu. To po prostu musi być. W takiej lekcji warto pamiętać, że jest elementem większego procesu zmiany społecznej. To, że funkcjonujemy w społeczeństwie zhierarchizowanym, gdzie są grupy mniejszościowe i większościowe, to fakt. I wspieranie grup mniejszościowych, mówienie o nich w sposób wzmacniający, równościowy, nie jest codziennością i nie jest powszechnym doświadczeniem. Dlatego wpisujemy się takim działaniem w przygotowanie większej zmiany społecznej. I oczywiście element, który trzeba brać pod uwagę, prowadząc działania antydyskryminacyjne, szczególnie w tej tematyce, to to, że kiedy prowadzimy te lekcje właśnie teraz, w takim momencie, w którym temat uchodźców jest tematem mocno dyskutowalnym, ale też mocno obecnym w życiu, gdzie ci uchodźcy faktycznie prawdopodobnie za parę miesięcy w Polsce będą obecni w wielu szkołach, to też wpływa oczywiście na kontekst tej rozmowy. Dlatego tym bardziej właśnie zapraszamy do pracy na tej fikcji, żeby wprowadzić ten temat, żeby przez chwilę nie uderzać w jądro tematu i nie od samego początku konfliktować i polaryzować postawę uczniów. To te cztery elementy, które warto przemyśleć i mieć na względzie, decydując się na prowadzenie tego scenariusza, który mocno jest oparty o taki antydyskryminacyjny paradygmat. A co jeśli chodzi o dramę? Pamiętając o dramie, warto pamiętać, że drama to proces, a nie efekt. To oznacza, że nie chodzi nam o to, żeby uczniowie pięknie odgrywali rolę i żeby wyraźnie, ładnie mówili, ale żeby w tych rolach doświadczali czegoś ważnego i nowego dla siebie. I ten proces jakby osiągania tych zachowań takich odkrywczych w rolach czasami trwa, dla jednych dłużej, dla drugich krócej. I rolą tej osoby prowadzącej jest to, żeby go nie oceniać, ale jemu się przyglądać i proponować nowe role czy ćwiczenia, które pozwolą osobom jakby jeszcze bardziej się rozwijać we wchodzeniu w rolę. No i też warto pamiętać, że w tym scenariuszu często różnie, na różnych etapach ludzie odkrywają coś ważnego dla siebie. Na przykład w mojej grupie gimnazjalnej na etapie właśnie omówienia i podsumowania zapadła taka totalna cisza, jak spytałam się ich, kto z was chciałby pomieszkać za granicą, a kto z was myśli, że znajdzie się w takiej sytuacji, jak Janek się znalazł. I wszyscy podnieśli ręce oprócz jednego chłopaka i ten chłopak mówi, nie, to niemożliwe, jestem za fajny, żebym był w takiej sytuacji. A cała klasa do niego mówi, nie, słuchaj, na pewno to ci się może też zdarzyć. I wtedy zapadła taka cisza, on też tak się zaczął się zastanawiać. I dopiero weszliśmy w wątek właśnie uchodźczy i łączenia tej historii, więc oni w tym momencie poczuli, co się zadziało. A na przykład w grupie Dominiki, w grupie podstawówkowej, oni bardzo mocno przeżywali doświadczenie spalonego domu, uczestnicy, jak się o tym dowiedzieli, zapadła taka grobowa cisza i wszyscy zaczęli się zastanawiać, co ten chłopak mógł przeżywać. Więc na różnych etapach procesu odbywają się te zachowania takie odkrywcze i empatyzujące grupę. Trzeba pamiętać również o wchodzeniu i wychodzeniu w rolę i świadomym chodzeniu po takim moście, no bo drama jest mostem między światem fikcyjnym i rzeczywistym, więc to wy jako prowadzący będziecie po tym moście przeprowadzać grupę. I pamiętajcie, żeby było wyraźne wejście w tą rolę, umówienie się z grupą, że będziemy pracować w tym świecie fikcyjnym, no i też wyraźne wyjście z niego. No oczywiście dla jednych ta metoda jest metodą świetną, którą chcą pracować całe życie, tak jak ja, a dla innych jest to metoda zagadkowa, nowa, której jeszcze nie doświadczyli. Stąd zachęcam, że jeśli nie jesteś przekonany, przekonana, czy to dla ciebie, doświadcz 5 dramy na sobie i zobacz, czy to jest coś, co czujesz i chcesz pracować z tym dalej i czy wartości, którymi pracujemy w dramie, czyli też takiej otwartości, stawiania na równość, pracy na potencjale, są jakby tobie bliskie i chcesz tymi wartościami również pracować z grupą. I jakie są wnioski właśnie pilotażu z doświadczeń młodzieży, nauczycielek i trenerek? Po pierwsze, co działa? Co działa? Wszystkie grupy mówiły, że działa angażująca technika stymulatory.
wyciąganie z plecaka przedmiotów, bardzo wkręcało bycie detektywem, odkrywanie historii, utożsamianie się z tymi postaciami jak najbardziej i to było bardzo mocnym punktem. Zadziałał również cykl Kolba od doświadczenia po zastosowania i wszystkie osoby, które prowadziły te zajęcia, mówiły, że to jest jakby kluczowe, żeby element omówienia, podsumowania zastosowania wystąpił. Nie tylko sama drama, sam element ćwiczenia, tylko poszczególne również elementy później. I działa również efekt domina, czyli to, że te lekcje, po tych lekcjach często młodzież jeszcze o nich później mówiła. Oni się sami dzielili refleksjami z tego, co się zadziało z innymi osobami w szkole, ale też z nauczycielami i nauczycielkami. Pojawiały się nawet takie sygnały, że jedna lekcja się nie odbyła, ponieważ uczniowie taką mieli silną potrzebę dzielenia się. A jedna z pań nauczycielek również zaproponowała uczniom napisanie krótkiego sprawozdania z tej lekcji. Oni pisali jakby, co się tam zadziało. Więc to jak najbardziej widać ten efekt domina, że oni później opowiadają o tym, co się zadziało innym. No i oczywiście działa również angażowanie społeczne różne uczestników społeczności szkolnej. Tak jak wspominałam, jedna nauczycielka zaangażowała wyższą klasę do zrobienia stymulatorów i was też do tego zachęcamy, żeby angażować społeczność w pracę. A jakie wyzwania? Dominika. Słychać mnie. Chyba mnie nie było słychać, więc muszę jeszcze raz powiedzieć, że jednym z głównych wyzwań było dokładnie takie samo wyzwanie, jakie mamy teraz, czyli czas. Dyscyplina czasowa i pilnowanie zegarka to było coś, co jest bardzo potrzebne w trakcie tych zajęć, bo one są przygotowane na te 90 minut, dwie lekcje prowadzone pod rząd, jedna po drugiej i mamy takie doświadczenie, że te osoby, które przedłużyły to i chciały dać więcej czasu, na przykład na wyciąganie z plecaka, na te stymulatory, rozciągnęły do 40 minut i przeciągnęły też te zajęcia na trzy lekcje, to uczniowie odpadali. To był już nie tak angażujący i mocny przekaz, jak ten w tych klasach, gdzie to się zmieściło w ciągu 2 godzin. Także jest to realne do przeprowadzenia całego scenariusza w ciągu 2 godzin, ale faktycznie ja jako osoba prowadząca muszę mieć świadomość tego zegarka i na niego często zerkać i dyscyplinę czasową wprowadzać, bo nie ma sensu przedłużać, bo wtedy traci się zaangażowanie i zainteresowanie, ale trzeba pamiętać, żeby domknąć to całe działanie i żeby wszystko się zmieściło. Więc czas dla niektórych klasach była przestrzeń też wyzwaniem. Zajęcia dramowe o tego charakterze nie da się przeprowadzić w małej, ciasnej klasie, czy będzie to bardzo trudne, więc warto też o tym pomyśleć. Dla niektórych nauczycieli, nauczycielek wyzwaniem okazało się doprowadzenie tego wątku uchodźczego. Ale nie dlatego, że on się nie linkował, nie dlatego, że nie wychodził z tej historii, i że jakby trudno byłoby go wcisnąć, tylko dlatego, że znajdowały na tyle ciekawe inne wątki tej historii, że trochę uciekało od tego wątku. My do tego nie zachęcamy. Zapraszamy kotwiczenie do celu, to co już mówiłyśmy. No i trzeci element wyzwania, to się pojawiało we wszystkich grupach, na których był prowadzony pilotaż, to wchodzenie w te role oznaczało na początku zachowania takie trochę trudne do zaakceptowania dla osoby prowadzącej, ale przez które trzeba przejść. Pojawiały się żarty, dowcipy, śmiszki, uśmiszki, ale też stereotypowo odgrywane role. To jest taki element, na który warto zwrócić uwagę i z poziomu procesu dramowego, bo to znaczy dla nas to jest diagnoza, że ta grupa jeszcze wchodzi dopiero w te role i potrzebuje więcej czasu, żeby dotrzeć do tych odkrywczych zachowań i do czegoś nowego dla siebie. Powtarza raczej to, co jest jej znane ze świata społecznego, albo po co łatwo sięgnąć. Ale to też taki ważny element uwagi, na który trzeba zwrócić uwagę ze względu na ten charakter antydyskryminacyjny tych działań. Stereotypowe role jest duże prawdopodobieństwo, że się pojawi. I warto też wykorzystać w omówieniu i pokazać, skąd się one wzięły i dlaczego się pojawiają. Także to wyzwanie można też przekuć na zaletę i wykorzystać potem do pogłębienia rozumienia tego tematu. Po pilotażu mamy przekonanie, że ta lekcja, chociaż właśnie wymaga wyzwania dyscypliny, umiejętnego spinania poszczególnych elementów, jest bardzo korzystną lekcją wprowadzania tego tematu. No, młodzież, dzieci bardzo to przeżywały i bardzo jakoś z tematem się związały. A teraz pewnie zastanawiacie się, co dalej. Nasze seminarium się kończy, ale też i co dalej, jeśli szczególnie dla tych, którzy mieliby ochotę z
tym scenariuszem popracować. Jeżeli chcecie jeżeli chcecie wiedzieć co więcej, to zapraszamy Was teraz do chwycenia po gumkę. Tutaj z lewej strony na monitorze powinniście mieć takie narzędzie jak gumka. I zapraszamy do odgumkowania informacji o tym, co dalej zaproponuje Wam, ma do zaoferowania Stop Klatka. Gumkujemy, nie marzemy na zielono, to gumkujemy. Ktoś, kto wziął ołówek, poprosimy, Violetta, o, czy tam, już nie widzę, Marta, odkładamy zielony ołówek, pod kolegą, koleżanką robimy większą robotę. O, i trochę wiecie już, co dalej. Gosia ma dla Was bardzo dobre wiadomości, z których my same się bardzo cieszymy. Tak, mam bardzo wiadomość, co dalej. Już wiemy, że będziemy tworzyć więcej takich narzędzi, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie na kontynuację Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej i od stycznia do kwietnia będą powstawać nowe scenariusze zajęć właśnie w tematyce uchodźczej, wykorzystujące dramę, ale też różne inne narzędzia we współpracy z naszymi nauczycielami i nauczycielkami, którzy już uczestniczą w Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej, których teraz serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że są obecni też na czacie. I bardzo się na to cieszymy, tak? Pozdrawiamy. Bardzo się na to cieszymy i będziemy się z Wami kontaktować i więcej mówić o tym projekcie już na dniach, bo to jest bardzo świeża informacja, dopiero od wczoraj ją dostaliśmy. I też mamy nadzieję, że spotkamy się na jeszcze kolejnych webinariach, w których będziecie mogli poznać dodatkowe nasze narzędzia, które stworzyliśmy. I jeśli już wykorzystacie te, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli te symulatory, przeprowadzicie je w swoich klasach, to koniecznie dajcie znać, jak one poszły do mnie i do Dominiki. Za chwileczkę na czacie napiszemy nasze maile, czekamy na informacje od Was i trzymamy kciuki za Wasze działania dramowe w tematyce uchodźczej, takie świadome, celowe. No i też czekamy na informacje zwrotne. Okej, bo trochę nasza dyscyplina czasowa dzisiaj zawiodła. Ostatnim tym merytorycznym elementem są pytania. Czy macie jakieś pytania? Teraz jest szansa, żeby napisać je na czacie. Padło pytanie o różne linki i materiały. My wszystkie rzeczy, które możemy, udostępniamy na naszej stronie internetowej, dlatego zachęcam do odwiedzania naszej strony. Tak samo nagranie z tego webinarium będzie dostępne. I na pewno padło pytanie, myślę, że Gosia tutaj już zaczęła się wypowiadać, o dostosowanie tego narzędzia, symulatorów do pracy w szkole ponadgimnazjalnej. Gosia odpowiedziała na czacie, że jak najbardziej jest to możliwe. I czy możesz rozwinąć? Tak, myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. To, na co warto by było zwrócić uwagę, to na ten mechanizm wykluczenia, jak on by mógł wyglądać u starszej młodzieży, czy u młodzieży ponadgimnazjalnej, zastanowić się, jak skonstruować tą historię. Myślę, że ona byłaby bliska i z chęcią jakby z osobą, która też jakby jest gotowa i chciałaby taki scenariusz poprowadzić dla starszej klasy, to skonsultuję, więc zaprosiłabym do kontaktu. Super, możecie jeszcze przez chwilę porozmawiać z dziewczynami na czacie, a ja już włączyłam Wam ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie jest dla nas bardzo ważne. I bardzo proszę Was, żebyście na końcu klikając przycisk czerwony zakończ. Widzę, że już wypełniacie. Możecie pisać z dziewczynami na czacie, jeśli macie jakieś pytania. Czekam na jak najwięcej odpowiedzi. Bardzo dziękuję dziewczynom za to, że były dzisiaj z nami. I już się żegnam z Wami. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Te dziewczyny są cały czas na czacie, będą do końca
naszego spotkania. Dziękuję wszystkim osobom, które wypełniły ankietę ewaluacyjną, która w tym momencie została zakończona. Ja chciałam jeszcze od siebie dodać, że nagrania ze wszystkich webinarów są na naszej stronie internetowej stopklatka.org.pl i można do nich wrócić. Wszystkie się pojawią tu też. One są w zakładce w projekcie Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna. Dzisiejsze spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Wszystkie pytania dotyczące obu projektów i Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej i Dramowych Historiów i Historii Uchodźców można kierować do mnie. Mój adres jest teraz pojawił się w prezentacji, jest też dostępny na naszej stronie internetowej. Zachęcam do kontaktu. I bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia na następnym webinarium, które odbędzie się już w nowym roku kalendarzowym. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, cieszę się, że byliście z nami.